Namaste, witajcie dzisiaj na jodze na mobilne biodra. Dzisiaj mamy przygotowania do różnych trudnych asan. Będziemy wykonywać dużo skrętów, skandasane. Zrobimy sobie przygotowanie do oraz pełny lotos. Przygotujcie sobie w razie czego klocki pionkowe po jednej sztuce. Jeśli ktoś potrzebuje pasków do chwytów za plecami, niech już przygotuje pasek. Ja dzisiaj ćwiczę bez paska. Waszym zadaniem będzie przez całe nasze zajęcia odpychanie się od maty dłońmi, stopami w każdej asanie, oddech boczno-żebrowy, utrzymanie aktywnego centrum, czyli cały czas w pozycjach stojących, w podporach, nawet w siadzie na macie. Jeśli nie mamy podporu stopami, dłońmi, to myślimy o odpychaniu się pośladkami od maty, żeby nie mieć okrągłych pleców, nawet w siadzie, tylko to odpychanie się od guzów kurzowych, od pośladków wydłuża nam kręgosłup, aktywuje kor. Tak samo w skrętach będziecie odpychać się automatycznie przy skrętach i wydłużać kręgosłup. Mamy klocek, przed nami mocna rozgrzewka, podczas której spocicie się i poczujecie dużą elastyczność w ciele. Zaczynamy! W dowolnym siadzie połóż dłonie na dolnych żebrach, włącz oddech boczno-żebrowy. Na wdechu poczuj, jak rozszerzasz żebra, brzuch się zapada, wydłużasz się czubkiem głowy w górę, odpychasz się pośladkami od pięt od maty. Na wydechach poczuj, jak zsuwasz żebra do siebie, cały czas ruch wydłużenia w kręgosłupie. Wdech, żebra na boki, brzuch aktywny, wydłużaj się. I wydech, żebra do siebie. Wdech nosem, żebra na boki, brzuch aktywny, wydłużaj się. I wydech, żebra do siebie. Wdech nosem, żebra na boki, brzuch aktywny, wydłużaj się. Wydech nosem, żebra do siebie. Wdech nosem, żebra na boki, brzuch aktywny, wydłużaj się. I wydech nosem, żebra do siebie. Uwaga, skręty. Wdech nosem, żebra na boki, brzuch aktywny, wydłużenie, skręt w prawą stronę. Z wydechem żebra do siebie wróć do centrum. I wdech nosem, żebra na boki, brzuch aktywny, wydłuż się, skręt w lewą stronę. I wydech żebra do siebie, centrum. Wdech żebra na boki, brzuch aktywny, wydłużenie, skręt w prawo. I wydech żebra do siebie, centrum. Wdech żebra na boki, brzuch aktywny, wydłużenie, skręt w lewo. I wydech żebra do siebie, centrum. Powtarzamy trzeci raz. Wdech żebra na boki, wydłuż się, prawa strona. Wydech, wróć do centrum. Wdech żebra na boki, wydłuż się, lewa strona. I wydech, wróć do centrum. Czwarty raz. Wydech, żebra na boki, wydłużenie, prawa strona. I wydech, wróć do centrum. Wdech, żebra na boki, wydłużenie, lewa strona. I wydech, wróć do centrum. Uwaga, splatamy sobie dłonie w koszyczek, krążenia w nadgarstkach. Rozgrzejemy porządnie nadgarstki do uczucia gorąca i plastyczności w nich. Zmień kierunek krążeń na przeciwny. Z wdechem przeciągamy się, wydłużenie i wydech, skręt w prawą stronę. Wdech, przeciągnij się centrum, wydłużenie i wydech, skręt w lewą stronę. Uwaga, z wdechem centrum idziemy sobie do klęku, krążenia w barkach, najpierw do tyłu. Porządnie rozgrzewamy barki, pozwalasz, żeby ruch przeniósł się na całe ramiona. Nie wypychaj klatki piersiowej, oddech boczno-żebrowy. Porządnie rozgrzewamy ramiona, pozwól, żeby ruch teraz przeniósł się na całe przedramiona od łokci w dół. Porządnie rozgrzewamy przedramiona, niech ruch zejdzie nam na same nadgarstki. Nie zaciskaj dłoni. I teraz powolutku zaciskamy dłonie w pięści, rozprostowujemy palce dłoni kilka razy. Wyhamowujemy ruch i zmieniamy kierunek ruchu. Luźne dłonie, przeciwny kierunek w nadgarstkach.
Pozwól, żeby ruch rozprzestrzenił się na całe łokcie. Przeciwny kierunek przedramion niż przed chwilą. Pozwól, żeby ruch rozprzestrzenił się na całe ramiona. Krążenia w przeciwnym kierunku niż na początku. I teraz pozwól, żeby ruch rozprzestrzenił się tylko na barki. Krążenia w barkach. Uwaga, z wdechem ramiona w górę. Wydech, siadamy na piętach, dłonie za plecy i tylko otwieramy klatkę, rotujesz barki na zewnątrz, odpychasz się dłońmi od maty. Wdech raz. Wdech dwa. Wdech trzy. I wydech, pozycja dziecka. Z wdechem góra, skręt w prawą stronę, wydłużenie. Wydech, dziecko. Wdech, góra, skręt w lewą stronę, wydłużenie. Wydech, dziecko. Wdech, góra, skręt w prawo, wydłużenie. Wydech, dziecko. Wdech, góra, skręt w lewo, wydłużenie. Wydech, dziecko. Wdech, góra, skręt w prawo, wydłużenie. I wydech, dziecko. Wdech, góra, skręt w lewo, wydłużenie. Wydech, dziecko. Wdech, góra, dłonie za plecy, otwieramy klatkę i wydech, odpychasz się dłońmi od maty. Wdech, rotuj barki lekko na zewnątrz i wydech. Wdech, rotuj barki lekko na zewnątrz i wydech, dziecko. I wdech, góra, skręt w prawo, wydłużenie, wydech, dziecko. Wdech, góra, skręt w lewo, wydłużenie, wydech, dziecko. Wdech, góra, skręt w prawo, wydłużenie, wydech, dziecko. Wdech, góra, skręt w lewo, wydłużenie, wydech, dziecko. Uwaga, wdech, góra, dłonie za plecy, otwieramy klatkę i wydech, odpychaj się dłońmi od maty. Wdech, dwa, rotuj barki na zewnątrz, otwieramy ładnie klatkę piersiową. Wdech, trzy. I wydech teraz, a ramiona do przodu. Uwaga, idziemy sobie do sfinksa, leżenie na brzuchu. Łokcie pod barkami, odpychaj się przed ramionami od maty, delikatne ruchy od bioder w górę talii. Raz lekkie zgięcie w prawą, raz w lewą stronę. Zbliżaj łopatki do pleców. Możesz zostać tu albo dla chętnych z wydechem. Kładziemy się na macie, uginamy kolana i z wdechem chwytamy sobie za dowolną wysokość nóg. Wychodzimy na chwileczkę do pozycji łuku. Klatka w górze. Brzuch aktywny, oddech boczno-żebrowy, rotuj lekko barki na zewnątrz, stopy flex, kolana nie rozchodzą się za mocno na boki, aktywne plecy i pośladki. I z wydechem wracamy na matę, dłonie przy klatce, odepchnij się, z wdechem idziemy przez deskę do psa z głową w dół. Stopy szeroko, na wydechu podchodzimy do malasany, jeśli odrywasz pięty, zostań w tej pozycji, jeśli masz pięty na macie, złącz dłonie na chwilę przed sercem. I wdech raz, oddalaj barki od uszu, otwieraj biodra, wdech dwa, wdech trzy. Z wydechem dłonie za plecy, nadgarstki w jednej linii, z wdechem purvottanasana raz. I wydech, odpychasz się dłońmi, stopami od maty. I wdech dwa, miednica w górze, kolana równolegle. Wdech trzy. I z wydechem pośladki nieco niżej, kroczymy sobie do przodu. Na wdechu przechodzisz do deski i z wydechem czaturanga pierwsza jak damska pompka. Z wdechem kobra, sama klatka w górę, łokcie wąsko przy talii. I wydech, pies, z głową w dół i stopy szeroko. Na wdechu kroczymy sobie do malasany i z wydechem twój wariant malasany. I wdech raz, oddalaj barki od uszu. Możesz dodać lekki ruch kołysania na boki. Wdech dwa, stopy na macie. Obciążaj równomiernie prawą, lewą stronę. I wdech trzy. Wydech, dłonie za plecy, nadgarstki w jednej linii. I z wdechem krok do purvottanasany raz. Wydech, odpychaj się od stóp, od dłoni. Wdech dwa, miednica w górze. Pośladki pracują, kolana równolegle. Wdech trzy.
I wydech, miednica nieco niżej, kroczymy sobie do przodu. Uwaga, z wdechem przechodzimy płynnie do deski i na wydechu. Czaturanga jak damska pompka, łokcie wąsko przy talii. Wdech, kobra, sama klatka w górę. Z wydechem pies z głową w dół, stopy szeroko. I z wdechem kroczymy do malasany. Lewa dłoń zostaje w centrum. Wydech. I teraz z wdechem skręt w prawą stronę, prawe ramię w górę. I na wydechu prawa dłoń wraca na matę do centrum. I z wdechem skręt w lewą stronę, lewe ramię w górę. I wydech, lewa dłoń, mata, centrum. I wdech, prawa strona dwa. Wydech, prawa mata. Wdech, lewa strona. I wydech, lewa mata. I wdech, prawa trzy. Wydech, prawa mata. Wdech, lewa strona. Wydech, lewa mata. Uwaga! Z wdechem dłonie za plecy, odepchnij się, purwottanasana. I wydech, mocne dłonie, stopy na macie. Wdech, dwa, aktywne pośladki, kolana równolegle, miednica w górę. Wdech, trzy, odepchnij się od stóp, od dłoni. I na wydechu kroczymy sobie do linii stóp. Z wdechem deska, podwiń kość ogonową. I z wydechem czaturanga pierwsza. Z wdechem kobra. Uwaga, na wydechu podwiń palce stóp, pies z głową w dół, mocniej doklej kciuki, palce wskazujące do maty. I wdech, otwieramy prawe biodro, napnij prawy pośladek. Wydech, prawe kolano przód, napnij lewy pośladek. I wdech, dwa, otwórz prawe biodro. Wydech, prawe kolano przód. Wdech, trzy, otwórz prawe biodro. Wydech, prawe kolano przód. I wdech, cztery, otwórz prawe biodro. Wydech, prawa stopa na matę. Wdech, deska. Wydech, czaturanga pierwsza. Wdech, kobra. I wydech, pies z głową w dół, druga strona. Wdech, otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek. Wydech, lewe kolano przód, napnij prawy pośladek. I wdech, dwa, otwórz lewe biodro. Wydech, lewe kolano przód. Wdech, trzy, otwórz lewe biodro. Wydech, lewe kolano przód. I wdech, cztery, otwórz lewe biodro. Wydech, lewa stopa na matę, stopy szeroko. Wdech, kroczymy do malasany. Na wydechu prawa dłoń zostaje w centrum. Wdech, skręt w lewą stronę, raz. Wydech, lewa dłoń, centrum. Wdech, skręt w prawą stronę. Wydech, prawa dłoń, centrum. Wdech, skręt w lewo, dwa. Wydech, lewa, centrum. Wdech, skręt w prawo. Wydech, prawa, centrum. Wdech, skręt w lewo, trzy. Wydech, lewa, centrum. I wdech, skręt w prawo. Wydech, prawa, mata. Uwaga! Z wdechem dłonie za plecy, krok do purwottanasany. I wydech, odpychaj się od stóp, od dłoni. Wdech, dwa. Aktywne pośladki, kolana równolegle, mocne dłonie, stopy na macie. I wdech, trzy. I wydech, siadamy na macie, prosta lewa noga, prawa pięta bliżej prawego pośladka, proste plecy. Wdech, odepchnij się od pośladków, skręt w prawą stronę, zgięcie lewego łokcia pod prawe kolano. I wydech, odpychasz się z tyłu od prawej dłoni. I wdech, raz, wydłużamy się kręgosłupem. Odpychaj się od prawej dłoni i od pośladków. Wdech, dwa, wydłużaj się kręgosłupem. Odpychaj się od prawej dłoni, od pośladków. I wdech, trzy, wydłużaj się kręgosłupem. Z wydechem wróć do centrum, dłonie za plecy. Z wdechem purwottanasana, raz. I wydech, odpychasz się od stóp, od dłoni. Wdech, dwa, pośladki aktywne, kolana równolegle. Odpychasz się od stóp, od dłoni. Wdech, trzy. I wydech, siadasz na macie. Prawa noga prosta, lewa pięta bliżej pośladków, proste plecy. I wdech, wydłuż się, skręt w lewo, zgięcie prawego łokcia pod lewe kolano. I wydech, odpychasz się od lewej dłoni z tyłu. I wdech, raz, wydłużenie kręgosłupa. Odpychasz się od lewej dłoni i od pośladków. Wdech, dwa. Wydłużasz kręgosłup w górę.
Wdech 3. I wydech wróć do centrum, dłonie za plecy, stopy szeroko do malasany. Z wdechem odpychamy się. Malasana. I wydech dłonie do przodu, pies z głową w dół. Z wdechem otwórz prawe biodro, napnij prawy pośladek. I wydech prawa stopa przód, kolano nad kostką, a lewe na macie. Wyrównaj biodra, napnij lewy pośladek, odepchnij się od prawej stopy. Wdech Anjaniasana pierwszy raz. Wydech dłonie mata. I wdech góra 2. Wydech dłonie mata. Wdech góra 3. Wydech dłonie mata. Wdech góra 4. Napnij lewy pośladek. Wydech skręt w prawo. Lewa dłoń pod lewy bark. I wdech lewe kolano w górę raz. Wydech prawa dłoń na lewy pośladek. Wdech 2, napinaj lewy pośladek, odpychaj się od stopy, od dłoni. Wdech 3, napinaj lewy pośladek, odpychaj się od stopy, od dłoni. Wdech 4, napinaj lewy pośladek, wydech lewe kolano na matę, unosimy sobie lewą stopę i z wdechem chwyt prawą dłonią za lewą stopę, napięty lewy pośladek, rozciąganie przodu lewego uda i lewej pachwiny. I wdech raz, odpychaj się od dłoni stopy, napinaj lewy pośladek. Wdech dwa, odpychaj się z przodu, napinaj lewy pośladek. Wdech trzy, odpychaj się z przodu, napinaj lewy pośladek. Wdech cztery, odpychaj się z przodu. I wydech, lewa stopa na matę, dłonie pod barki, odchodzimy prawą stopą za prawą, długą krawędź maty, napięty lewy pośladek, jaszczurka, wariant pierwszy. I wdech raz, łopatki, protrakcje, odpychasz się dłońmi, napinasz lewy pośladek, dodaj lekkie kołysanie. Wdech dwa, napinasz lewy pośladek. Wdech trzy, napinasz lewy pośladek. Wdech 4. Z wydechem możesz zostać tutaj. Albo na wdechu lewe kolano góra, jaszczurka druga. I wydech napinasz lewy pośladek. I wdech 2. Odepchnij się dłońmi. Uwaga. Z wydechem prawa stopa podchodzi pod prawy bark. Doklejamy lewą piętę. I z wdechem kąd rozciągnięty raz. Napnij lewy pośladek. Odpychaj się stopami od maty. Wdech 2, napinaj lewy pośladek, odpychaj się stopami od maty. Wdech 3, napinaj lewy pośladek, odpychaj się stopami od maty. Wdech 4, napinaj lewy pośladek i z wydechem skandasana. Jeden, dłonie do przodu, uginamy lewe kolano, podpieramy się dłońmi, prostujemy prawą nogę tyle, ile możesz. Lewą stopę ustawiasz wygodnie, odpychaj się od prawej pięty. I wdech raz, odpychaj się dłońmi. Odpychaj się od prawej pięty. Rozciągamy tył prawej nogi. Wdech 2. Lewe kolano, lewa stopa wygodnie, bez napięcia w kolanie. Wdech 3. Odpychasz się dłońmi od maty. Wdech 4. I wydech doklejamy prawą stopę. Wracamy dłońmi do przodu. Z wdechem otwieramy prawe biodro we psie. I na wydechu przechodzimy przez czaturangę i winiasę. Druga strona. Wdech, otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek. I wydech, lewa stopa przód, kolano nad kostką, prawe kolano mata. Napnij prawy pośladek, wyrównaj biodra, odpychaj się od lewej stopy. Wdech, Anjaniasana pierwszy raz. I wydech, dłonie mata. Wdech, góra 2. I wydech, dłonie mata. Wdech, góra 3. I wydech, dłonie mata. Wdech, góra 4. Napnij prawy pośladek. Z wydechem skręt w lewo. Prawa dłoń idzie pod prawy bark. I wdech, prawe kolano w górę raz. I wydech, lewa dłoń na prawy napięty pośladek. Wdech 2, odpychaj się od dłoni stopy z przodu. Napinaj prawy pośladek w pozycji. Wdech 3, odpychaj się z przodu. Napinasz prawy pośladek.
I wdech 4. Z wydechem prawe kolano na matę, unosimy prawą stopę. Chwyć lewą dłonią za prawą stopę. I wdech raz, napinasz prawy pośladek. Rozciągasz prawą pachwinę przód prawego uda. I wdech 2, odpychasz się od dłoni stopy z przodu. I wydech napięty prawy pośladek w pozycji. Wdech 3, odpychasz się z przodu. Napięty prawy pośladek. I wdech 4, odpychasz się z przodu. Z wydechem prawa stopa na matę, dłonie pod barki. Odchodzimy lewą stopą za lewą długą krawędź maty do jaszczurki. Wariant pierwszy, kolano na macie. Podwiń kość ogonową, napinaj prawy pośladek. Łopatki, protrakcja. I wdech raz, dodaj lekkie kołysanie. Napinaj prawy pośladek. Wdech 2. Odpychaj się dłońmi od maty. Wdech 3. Napinaj prawy pośladek. Wdech 4. Uwaga, z wydechem możesz zostać tutaj. Albo wdech jaszczurka 2, prawe kolano góra. Wydech, napinasz prawy pośladek, odpychasz się dłońmi. I wdech 2, odepchnij się mocniej. I teraz z wydechem podchodzimy lewą stopą pod lewy bark. Uwaga. Z wdechem doklej prawą piętę do maty, kąt rozciągnięty raz. I wydech, napinaj prawy pośladek. I wdech 2, odpychaj się stopami od maty. Napinasz prawy pośladek. I wdech 3, odpychasz się stopami od maty. Napinasz prawy pośladek. Wdech 4, odpychasz się stopami. I na wydechu lekko uginamy prawe kolano. Idziemy w prawą stronę do skandasany. Dłonie pod barki, odpychaj się nimi od maty. Wyprostuj lewą nogę, nie siadaj jeszcze na macie. Ustaw prawą stopę wygodnie z prawym kolanem. Czujesz miłe rozciąganie w lewej nodze. Odpychasz się od lewej stopy i dłoni pod barkami. I wdech raz, odpychaj się dłońmi. Miłe rozciąganie tyłu lewej nogi. Wdech 2, odpychaj się dłońmi. Wygodnie ustawiona prawa stopa pod prawym kolanem. Wdech 3, odpychaj się dłońmi. Odpychaj się od lewej pięty. I wdech 4, odpychaj się dłońmi. Na wydechu idziemy sobie do lewej stopy. Uwaga, dłonie pod barki. Z wdechem odepchnij się, otwórz lewe biodro i z wydechem przejdź przez winiasę. Dowolne warianty asan. Z wdechem malasana podchodzimy dłońmi do stóp i wydech, lewa dłoń jest w centrum. Wdech, skręt w prawo. Wydech, prawa dłoń centrum. Wdech, skręt lewo. Wydech, lewa dłoń centrum. Drugi raz. Wdech, skręt w prawo. I wydech, prawa dłoń centrum. Wdech, skręt w lewo. I wydech, lewa dłoń centrum. Trzeci raz. Wdech, skręt w prawo. Wydech, prawa dłoń centrum. Wdech, skręt w lewo. I wydech, lewa dłoń centrum. Uwaga, dłonie za plecy. Z wdechem Purvottanasana raz. Wydech, odpychaj się dłońmi, stopami od maty. Wdech 2, pośladki aktywne, kolana równolegle. Odpychasz się dłońmi, stopami. I wdech 3. I wydech, siadamy na macie, lewa noga prosta, prawa pięta bardziej do pośladka, plecy proste. Z wdechem wydłużenie kręgosłupa, skręt w prawo, zgięcie lewego łokcia pod prawe kolano. I wydech, odpychaj się od prawej dłoni, od pośladków. I wdech, raz, skręt w talii, w klatce. Wydłużasz się czubkiem głowy w górę. Wdech 2, odpychasz się od pośladków, od prawej dłoni. Wydłużasz się cały czas. Wdech 3.
Z wydechem wróć do centrum, dłonie za plecy, ugnij lewe kolano i wdech purw od tanasana raz. Wydech, odpychaj się od stóp, od dłoni. Wdech dwa, pośladki aktywne, kolana równolegle. Odpychaj się od stóp, od dłoni. Wdech trzy. I wydech, siadamy na macie, prawa noga prosta, lewa pięta bardziej do lewego pośladka, proste plecy, wydłuż się. Z wdechem skręt w lewo, zgięcie prawego łokcia pod lewe kolano. I wydech, odpychamy się z tyłu od lewej dłoni. I wdech raz, wydłużaj się kręgosłupem. Odpychaj się od pośladków, od lewej dłoni. Wdech dwa, rotacja, klatka, talia. Odpychaj się od pośladków, od lewej dłoni. I wdech, wydłużamy się, trzy. Z wydechem wróć do centrum. Stopy szeroko, dłonie za plecy. Z wdechem malasana. Na wydechu przenosimy dłonie do psa z głową w dół. Uwaga, przyspieszamy z choreografią. Wdech, otwórz prawe biodro. Wydech, prawa stopa przód, lewy kolano mata, napnij lewy pośladek, odepnij się od prawej stopy. Wdech, andinyasana pierwsza. Z wydechem skręt w prawo, lewa dłoń pod lewy bark. Wdech, lewe kolano góra, napnij lewy pośladek. I od razu z wydechem kąt rozciągnięty, lewa pięta do maty. Wdech, kąt rozciągnięty. Z wydechem skandasana, lewa strona pod parcie dłoni. I wdech, raz wygodne ustawienie lewej nogi. Wydech, odpychaj się dłońmi od maty. Wdech, dwa. Odpychaj się dłońmi od maty. Wdech, trzy. Wydech, wróć do kąta rozciągniętego naprzód. I z wdechem teraz idziemy sobie do jaszczurki. Prawa stopa za prawą, długą krawędź maty. Lewe kolano nad matą. Wydech, łopatki, protrakcja, odpychasz się. Wdech, dwa. Łopatki, protrakcja, odpychasz się. Wdech, trzy. Napięty lewy pośladek. I wydech, mocniej dociśnij lewą dłoń do maty. Z wdechem skręt w prawo w jaszczurce, napnij lewy pośladek. I wydech, prawa dłoń na lewy pośladek, pilnuj napięcia. I wdech, dwa. Napinasz lewy pośladek w pozycji. Wdech, trzy. I wydech, dłonie na matę, odepchnij się. I z wdechem otwórz prawe biodro. Uwaga! Na wydechu przechodzimy przez winiasę. Robimy czaturangę z prawą nogą prostą. Z wdechem pies z głową w górę. I z wydechem pies z głową w dół. I druga strona szybciej. Wdech, otwórz lewe biodro, napnij lewy pośladek. I wydech, lewa stopa przód, kolano nad kostką, prawa mata. Napnij prawy pośladek, odepchnij się od lewej stopy. Wdech, andinyasana pierwsza. I wydech, skręt w lewą stronę. Prawa dłoń pod prawy bark. I wdech. Prawe kolano w górę. Napinasz prawy pośladek. I na wydechu od razu idziemy do kąta rozciągniętego. Wdech, kąt rozciągnięty. I z wydechem skandasana na prawo ustawiasz wygodnie prawą stopę. I wdech raz. Odpychaj się dłońmi od maty. Wygodne ustawienie prawej stopy pod prawym kolanem. I wdech, dwa, odpychasz się dłońmi. Wygodna pozycja. Wdech, trzy, odpychasz się dłońmi. I wydech, wracamy sobie do kąta rozciągniętego naprzód. Z wdechem idziemy do jaszczurki, dłonie pod barki, lewa stopa za długą krawędź maty. I wydech, odpychaj się dłońmi od maty, napnij prawy pośladek. I wdech, dwa. Odpychaj się dłońmi od maty, napnij prawy pośladek. I wdech, trzy. Z wydechem mocniej odepchnij się prawą dłonią. I wdech, skręt w lewo, lewe ramię w górę raz. I wydech, lewa dłoń na prawy pośladek.
Wdech, odpychaj się z przodu 2. Napinaj prawy pośladek w pozycji. Wdech, odpychaj się z przodu 3. I wydech, dłonie na matę, odepchnij się. Z wdechem otwieramy sobie lewe biodro. Uwaga! Na wydechu winiasa idziemy przez czaturangę z lewą nogą w górze. Wdech, pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół, stopy szeroko. Z wdechem podchodzimy sobie do malasany. Na wydechu prawa dłoń jest w centrum. Wdech, skręt w lewo. Wydech, lewa dłoń do centrum. Wdech, skręt w prawo. Wydech, prawa dłoń do centrum. 2. Wdech, skręt w lewo. Z wydechem lewa dłoń do centrum. Wdech, skręt w prawo. I wydech, prawa dłoń centrum. Wdech, skręt w lewo. Z wydechem lewa dłoń centrum. I wdech, skręt w prawo. Wydech, prawa dłoń centrum. Uwaga, dłonie za plecy. Wdech, odepchnięcie, purwottanasana raz. I wydech, mocne dłonie, stopy na macie. Wdech, pośladki aktywne, kolana równolegle 2. I wydech, mocne dłonie i stopy. Wdech, 3. I wydech, siadamy na macie, lewa noga prosta. Podchodzimy prawą piętą do prawego pośladka. Wdech, wydłuż się, skręt w lewo, zgięcie lewego łokcia pod prawe kolano. I wydech, mocno odpychaj się od prawą dłonią, od maty. Możesz zostać tu. Albo przenosimy sobie lewe ramię pod prawą nogą i jeśli nie kładziesz się na macie, chwytasz sobie dłońmi za plecami, możesz użyć paska, możesz też mieć przerwę między dłońmi. Marjasana C. I wdech, raz odpychaj się pośladkami od maty. Oddychaj swobodnie w pozycji. Wdech, 2, odpychaj się pośladkami od maty. Oddychaj swobodnie w pozycji. I wdech, 3, odpychaj się pośladkami od maty. Z wydechem wróć do centrum, uginamy kolana, dłonie za plecy. I na wdechu idziemy do purwottanasany. Wydech, odpychasz się dłońmi, stopami. Wdech, 2, pośladki aktywne, kolana równolegle. Odpychaj się dłońmi, stopami. Wdech, 3. Z wydechem usiądź na macie. Prawa noga prosta, lewe kolano ugięte. Lewa pięta bliżej pośladków, proste plecy. I wdech, skręt w lewo, zgięcie prawego łokcia pod lewe kolano. Z wydechem odpychamy się od lewej dłoni. Możesz zostać tu. Albo Marjasana C. Oplatamy sobie lewą nogę prawym ramieniem. Jeśli nie kładziesz się na plecach, lewa dłoń za plecy, chwyt za pasek bądź dłonią za dłoń. I wdech, raz odpychaj się od pośladków w górę. Oddychaj swobodnie w pozycji. Wdech, 2, odpychaj się od pośladków w górę. Oddychaj swobodnie. I wdech, 3, odpychaj się od pośladków w górę. I z wydechem wróć do centrum. Ugnij kolana, stopy szeroko, dłonie za plecy. Na wdechu malasana. I teraz z wydechem przekładamy sobie dłonie do psa z głową w dół. Uwaga, przyspieszamy sekwencję. Możesz teraz w naszej skandasanie siadać na macie, ale nie musisz. Możecie zostać w tej pozycji z pośladkami wyżej. Można też przygotować sobie klocek i mieć go zawsze pod ręką, żeby usiąść na nim, ok? Szybko nim manewrować, przestawiać, żeby przechodzić do pozycji. Zaczynamy. Dłonie doklejone do maty. Wdech, otwórz prawe biodro. Wydech, prawa stopa, przód, lewy kolano, mata. Wdech, Anjaniasana, napnij lewy pośladek. I wydech, skręt w prawo, lewa dłoń pod lewy bark. Wdech, lewy kolano górą, napięty lewy pośladek. I wydech, doklej lewą piętę do maty. Wdech, kąt rozciągnięty. I wydech, idziemy do skandasany. Możesz usiąść na macie. Wdech, raz mostek do przodu. W siadzie na macie odpychaj lewą nogę w tył lewym ramieniem. I wdech, 2, odpychasz się od pośladków, od lewej stopy. Odpychasz się od prawej pięty w górę. I wdech, 3, możesz położyć dłonie na macie, pomóc sobie.
Albo z wydechem siłą nóg wracamy do kąta rozciągniętego. Z wydechem idziemy do jaszczurki dłonie, pod barki prawa stopa, za prawą długą krawędź maty. I na wydechu lewe kolano idzie na matę. Z wdechem skręt w prawą stronę, lewa stopa w górę. I wydech akcent, złap się prawą dłonią za lewą stopę. Z wdechem wróć lewą stopą na matę, prawe ramię w górę. I wydech, idziemy do podporu. Z wdechem otwórz prawe biodro w psie z głową w dół. I na wydechu przejdź przez winiasę, czaturanga z prawą nogą w górze. Z wdechem pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół, druga strona. Wdech, otwórz lewe biodro. Wydech, lewa stopa przód, prawe kolano matta. Wdech, napnij prawy pośladek, Anjaneasana pierwsza. I wydech, skręt w lewo, prawa dłoń idzie pod prawy bark. Wdech, prawe kolano góra, napięty lewy pośladek. I wydech, doklej prawą piętę do maty. Wdech, kąt rozciągnięty. I wydech, idziemy do skandasany, być może bez pomocy dłoni i siad na macie. I wdech raz, jeśli bez pomocy dłoni, mostek w górę. Z wydechem odpychaj prawą nogę w tył, tyłem prawego ramienia. I wdech dwa, odpychaj się od pośladków, od prawej stopy lewej nogi. I wydech, mocna pozycja. I wdech trzy, uwaga, możesz pomóc sobie teraz dłońmi. Albo z wydechem idziemy siłą nóg do kąta rozciągniętego, lewa stopa z przodu. I z wdechem idziemy do jaszczurki, lewa stopa za lewą krawędź maty. I na wydechu prawe kolano mata. Wdech skręt w lewo, prawa stopa w górę. I z wydechem akcent chwyt lewej dłoni za prawą stopę. Wdech wróć, prawa stopa dół. I wydech, idziemy do odepchnięcia. Wdech, otwórz lewe biodro w psie z głową w dół. I na wydech idziemy do czaturangi z lewą nogą w górze. Z wdechem pies z głową w górę. I wydech, pies z głową w dół. Od razu powtarzamy. Wdech, otwórz prawe biodro. Wydech, prawa stopa przód, lewe kolano mata. Wdech, Anjaneasana, napnij lewy pośladek. Wydech, skręt w prawo, lewa dłoń pod lewy bark. Wdech, lewe kolano góra. I wydech, lewa pięta na matę. Wdech, kąt rozciągnięty. I wydech, skandasana. Usiądź na trzy oddechy albo razem ze mną. Z wdechem, skandasana na prawo. Raz. I wydech, skandasana na lewo. Wdech, skandasana na prawo. Dwa. I wydech, skandasana na lewo. Uwaga. Wdech skandasana na prawo, 3. I wydech skandasana na lewo. Wszyscy wychodzimy ze skandasany. Z wdechem idziemy do kąta rozciągniętego. Od razu na wydechu dłonie na matę, jaszczurka, lewe kolano mata. I z wdechem skręt w prawo, lewa noga w górę. Wydech chwyt za lewą stopę, prawą dłonią akcent. Wdech wróć, dłonie pod barki, unieś lewe kolano. Uwaga, i tym razem z wydechem pies z głową w dół i druga strona. Wdech, otwórz lewe biodro. Wydech, lewa stopa przód, prawe kolano mata. Wdech, Anjaneasana, napnij prawy pośladek. I wydech, skręt w lewą stronę, prawa dłoń pod prawy bark. Wdech, prawe kolano góra. I wydech, prawa pięta na matę. Wdech, kąt rozciągnięty. I wydech, skandasana prawa, możesz zostać tu na trzy oddechy. Albo razem ze mną wdech, skandasana lewa, raz. I wydech, skandasana prawa. Wdech, skandasana lewa, dwa. I wydech, skandasana prawa. I wdech, skandasana lewa, trzy. I wydech, skandasana prawa. Uwaga, wszyscy wychodzimy ze skandasany. Wdech, kąt rozciągnięty przód. I wydech, dłonie na matę. Uwaga, jaszczurka, prawe kolano mata. I wdech, skręt w lewą stronę, prawa stopa w górę. I wydech, chwyt lewą dłonią za prawą stopę. I wdech, wracamy. I wydech, pies z głową w dół, stopy szeroko. Wdech, podejdź
do malasany. Wydech, zostawiasz prawą dłoń w centrum. Uwaga, z wydechem skręt w lewą stronę. Zostajemy wszyscy. Na wydechu próbujemy opleść prawą nogę prawym ramieniem. Przenosimy lewą dłoń za plecy i łapiecie się tu za plecami. Trzy oddechy. Wdech, raz, otwarcie lewego barku i klatki w lewo. Wydech, stopy równomiernie na macie. Wdech, dwa. Odpychaj się stopami od maty. Zaraz będzie ciekawie. I wdech, trzy. Cały czas mamy dłonie za plecami. Na wydechu możesz zostać tu, albo możesz usiąść delikatnie, wyprostować lewą nogę. Prawa noga opleciona ramionami. I wdech, raz, otwarcie w lewą stronę. Przeciwne niż do Marciasany C, w której by był skręt w prawo. I wdech, dwa. Opleciona prawa noga prawym ramieniem. I wydech w pozycji. I wdech, trzy. Możecie zostać tu, albo z wydechem odchylamy się w tył, przenosimy sobie, popatrzcie, prawy bark pod prawe kolano. Uwaga, zapieramy się prawą dłonią o matę, chwytamy sobie lewą dłonią za zewnętrzną krawędź prawej stopy i zostajecie tu, nie prostujecie kolana na siłę, albo próbujecie ze mną robić skręcony słoneczny kompas, odpychacie się prawą dłonią od maty, prostujemy prawą nogę, ile możemy. Otwieramy się klatką w lewo. Uwaga, rotujemy udo do wewnątrz, jeśli prostuje nam się prawa noga. Jeśli masz za mocno napięty tył prawego uda, grupę kulszowo-goleniową, łydkę, pasmo biodrowo-piszczelowe, nie prostuj nogi na siłę. Zrób tyle, ile możesz. Odpychaj się od maty. Ciągniemy stopą w górę, ale nie ciągnij na siłę. Lewą dłonią za prawą nogę, ok? Jeśli prostujesz kolano, udaje Ci się to, nie ma napięcia z tyłu nogi, to rotuj prawe udo do wewnątrz. Odepchnięcie, mocne prawą dłonią od maty, patrzymy w lewo, zostajemy na chwilę, lewa noga prosta w tym wariancie. Jeśli chcesz, możesz ugiąć lewą nogę, mocniej odpychać się prawą dłonią od maty. I z tej pozycji na wydechu możesz ugiąć prawą nogę. Przekładamy prawą stopę za lewe udo. Odsuwamy sobie lewą stopę od prawego pośladka. Siadasz pośladkami na macie. Robisz skręt w prawo. Jeśli możesz ustawić kolano nad kolanem, przejść do krowiego pyska, ustaw je i zrób skręt w prawo. Lewe ramię za prawe udo. Mocne skręty skomplikowane dla zaawansowanych. I wdech, raz, możesz zostać w poprzednich pozycjach. Spokojnie dostosuj praktykę do siebie. I wdech, dwa. Wariant drugi dla chętnych. Prawe ramię za plecami. I teraz na wydechu, popatrz, próbuj się chwytać prawą dłonią za prawą stopę. Nie musisz robić tego na siłę. I wdech, trzy. Może zostać prawe ramię tylko na lewym biodrze lub za plecami. Wydech. Odpychasz się od pośladków. I wdech, cztery. Rośniesz czubkiem głowy w górę. Otwierasz prawy bark w prawą stronę. I wdech, pięć w pozycji. I wydech, możesz wrócić już do centrum. Możesz też zostać tu ze mną jeszcze pięć oddechów. I uwaga, te pięć oddechów jest dla osób, które chcą mocniej uelastycznić prawe pasmo biodrowo-piszczelowe. Przyjemnie im się siedzi w tym skręcie i fajnie otwiera prawy bark, ok? Także nie zostawaj tych pięciu oddechów na siłę, tylko spokojnie. Zostań jeszcze sobie przez chwilę, jak czujesz, że Twoje ciało pięknie się otwiera, uelastyczniasz pasma biodrowo-piszczelowe i po prostu masz ochotę to dłużej zostać. Ok, po pięciu oddechach z wydechem wracamy do centrum, rozplątujemy nogi i teraz podpieramy się z tyłu, stopy do malasany, wdech malasana, pięknie, i wydech pies z głową w dół, przejdź przez winiasę. Za chwilę druga strona. Przypominam Ci, że robisz tylko tyle, ile możesz. Nic na siłę. Stopy szerzej. Z wdechem podchodzimy dłońmi do stóp. I wydech malasana. Lewa dłoń zostaje w centrum. Z wdechem, uwaga, prawe ramię w górę. I teraz, moi drodzy, to samo na drugą stronę. Możecie zostać tu, albo oplatamy sobie lewym ramieniem lewą nogę. Prawa dłoń na plecy. Możemy mieć pewną przestrzeń między dłońmi lub chwytamy za dłonie i tu na trzy oddechy zostajemy. I wdech, raz, otwieraj się w prawą stronę prawym barkiem. Dociążaj równomiernie stopę. Wdech, dwa, miły skręt. Odpychasz się stopami od maty.
Otwierasz pięknie prawy bark. I wdech 3. Uwaga, możecie zostać tu. Nie musicie robić następnych kroków. Albo z wydechem bardzo delikatnie siadamy sobie na macie. Prostujemy prawą nogę. Lewa noga jest opleciona ramionami i zostajemy tutaj. To jest taki odwrotny skręt niż marcz jasaniece. Otwieramy się w prawą stronę teraz. I wdech 1. Odpychaj się pośladkami od maty. Rośniesz czubkiem głowy w górę. I wdech 2. Skręt w prawo. Otwieramy klatkę pięknie. Odpychasz się od pośladków, od nóg w górę. I wdech 3. W pozycji. Uwaga, możesz zostać tu, możesz wrócić do centrum. Albo z wydechem wracamy sobie do centrum. Unosimy sobie lewą nogę. Uwaga, przenosimy lewe ramię pod lewą nogą. Teraz mocno odpychasz się, popatrz, od lewej dłoni i przejmujesz zewnętrzną krawędź lewej stopy prawą dłonią. I możesz sobie zostać tutaj, tylko się odpychać. Nie musisz doprostowywać lewego kolana, albo możesz razem ze mną prostować lewą nogę tyle, ile dasz radę, cały czas odpychając się lewą dłonią od maty. Nie ciągniesz na siłę za lewą stopę. Otwierasz się barkiem prawym, klatką w prawą stronę. Idziemy sobie do skręconego słonecznego kompasu. Nie musisz doprostowywać kolana. Uwaga, jeśli jednak je prostujesz, to rotuj udo do wewnątrz. I tutaj, jeśli czujesz mocne spięcie w tyle lewej nogi, w łydce, w grupie kuszowo-goleniowej, albo blokuje cię lewy bok uda, czyli pasmo biodrowo-piszczelowe, to nie doprostowuj tej nogi na siłę. Robisz tyle, ile możesz. Otwierasz się klatką w prawą stronę, odpychasz się od lewej dłoni, odpychasz się od prawej nogi na macie. Słoneczny kompas, możesz sobie zostać tu, a jeśli noga jest prosta, to uginamy prawą, odpychamy się mocniej, prostujemy jeszcze bardziej lewą nogę, cały czas odpychasz się lewą dłonią od maty, lewym ramieniem od lewej nogi. Zostajesz tylko tyle, ile możesz na moment, akcentujesz pozycję, nic na siłę, spokojnie, przy prostej nodze rotujesz udo do wewnątrz. I teraz, jak masz ochotę, uwaga, możesz już wrócić, albo uginamy sobie lewe kolano, przestawiamy sobie lewą stopę, patrz, za prawe udo, odsuwamy prawą stopę, żeby zrobić miejsce dla lewego pośladka i skręt w lewą stronę. A jeśli możesz zrobić krowi pysk z lewym kolanem nad prawym, to ustaw teraz nogi w ten sposób, kolana nad sobą, pośladki siedzą na macie. I na wydechu skręt w lewo, prawe ramię jest przed prawym udem. I wdech 1, odpychaj się od pośladków w górę, rośnij czubkiem głowy w górę. Uwaga. I wdech 2, wariant dodatkowy, lewe ramię za plecami. Możesz dodatkowo spróbować chwycić lewą dłonią za lewą stopę, ale nie na siłę. I wdech 3, w wariancie najmocniejszym. Cały czas odpychasz się od pośladków, rośniesz czubkiem głowy w górę. I wdech 4, przyjemnie otwierasz lewy bark i klatkę. Jeśli tu poczujesz blokady, to wróć do poprzednich pozycji. Nie forsuj właśnie chwytania za lewą stopę na siłę. I wdech w pozycji, rośniemy czubkiem głowy w górę. I wydech, możesz już wyjść z tej pozycji, możesz wrócić do poprzednich wariantów, ale jeśli czujesz, że to otwieranie klatki, rotacja są przyjemne, również rozciąganie pasm biodrowo-piszczelowych, to zostań ze mną jeszcze na 5 oddechów. To jest już zaawansowana pozycja, także spokojnie wykonują ją osoby elastyczne, bez napięć w lędźwiach, w barkach. Pamiętaj, że zawsze możesz wyjść z tej pozycji spokojnie, szybciej. Pamiętaj też, że odpychasz się pośladkami od maty, i rośniesz czubkiem głowy w górę cały czas. Przyjemnie rozciągasz zewnętrzne strony ud, zwłaszcza lewe pasmo biodrowo-piszczelowe. I jeszcze jeden wdech w pozycji. I z piątym wydechem wróć do centrum. Rozplącz nogi. Z wdechem stopy szeroko, dłonie za plecy. Na wydechu odepchnij się, przejdź przez malasane dłońmi do przodu. Z wdechem tym razem idziemy do lekkiego skłonu. Możesz mieć ugięte kolana albo wydech doprostowany. Wdech w pozycji.
I wydech, uginamy już mocniej kolana, dociśnij dłonie do maty, z wdechem przejdź lub skocz do deski i na wydechu winiasa. Przed nami mocniejsze ćwiczenia na biodra, rób tylko tyle, ile możesz, bez pośpiechu. Spróbujemy też wykonać lotos, ale uwaga, nie rób go na siłę. Poprzestań na siedzie skrzyżnym albo na baddha-konasanie w razie czego. Zrobimy sobie jeszcze raz naszą sekwencję ze skandasaną na każdą stronę. Zobaczycie, co będzie po skandasanach. Pies z głową w dół. Wdech, otwieramy prawe biodro. Wydech, prawa stopa przód, lewe kolano mata. Wdech, napnij lewy pośladek, Anjaneasana pierwsza. I wydech, skręt w prawo, lewa dłoń pod lewy bark. Wdech, prawe kolano góra, napięty lewy pośladek. I wydech, od razu kondro ściągnięty na lewo. I teraz z wdechem idziemy do skandasany. Z wydechem skandasana na prawą stronę. Wdech, skandasana na lewo, stop. I wydech, siadamy na macie, odsuwamy lewą stopę. Dłonie idą za plecy. I teraz z wdechem, uwaga, kąt w lewym kolanie 90 stopni. Próbujemy go odkładać na matę. I wydech, góra. I wdech, odkładamy na matę. Wydech, góra. I wdech, mata, jak pozycja sarny z yin jogi. Uwaga, z wydechem ustaw teraz 90 stopni w lewym kolanie, w prawym wykonaj sarnę. W razie czego możesz podłożyć sobie klocek pod pośladki, jeśli lewy pośladek jest znacznie wyżej, albo możesz razem ze mną przesunąć sobie jeszcze bardziej w tył lewą nogę, kąt 90 stopni. Schodzimy sobie do prawej, bierzemy w razie czego klocek pod czoło i ustawiamy się tak, żeby wyrównać nasze biodra, nawet jak tu mamy przerwę pod spojeniem łonowym, ok? Czujesz ciągnięcie w lewym paśmie biodrowo-piszczelowym i w prawym w nodze z przodu. I zostajemy na moment, schodzimy klatką do prawej nogi. Prawe kolano kąt 90 stopni lub prawie 90, lewe kąt 90 stopni lub lekko rozwarty. To, co czujesz przy wyrównywanych biodrach, ciągnie zewnętrzna strona prawego lewego uda i to jest miłe ustawienie dla Ciebie nóg, tak żebyś mógł maksymalnie wyrównać biodra, nawet z niewielką przerwą pod spojeniem łonowym, żeby nie czuć napięć w kolanach, ok? Bardziej czujesz prawe pasmo biodrowo-piszczelowe. Ta pozycja musi być dla Ciebie przyjemna. Wyrównujemy prawy, lewy bok ciała, czyli lewy nam nie odstaje, bardziej do góry. Możesz sobie jeszcze nogi przesunąć dowolnie, ale właśnie to, co czujesz, to jest to miłe ciągnięcie w prawym paśmie biodrowo-piszczelowym głównie i lewa noga bez napięć. I wdech raz. Oddychaj swobodnie. Rozluźniaj całe ciało. Wdech dwa. Pozwól, by z wydechem tłów opadał do prawej nogi. I wdech trzy. Rozluźnij ciało, wyrównuj napięcia między prawym i lewym bokiem. Wdech 4. Wydech jest długi i swobodny. I wdech 5. Uwaga. Teraz z wydechem odpychasz się mocniej, wracasz sobie w górę i z wydechem uginasz mocniej lewą nogę. Prostujesz prawą. Uwaga, popatrz. Lewa pięta, lewa stopa jest przy lewym biodrze. Powolutku przestawiasz sobie prawą stopę za lewe udo, pośladki siedzą równo na macie. Podpierasz się dłońmi i na wydechu robisz skręt w prawo, prawa dłoń jest za plecami, bardziej w prawą stronę. Natomiast lewą dłonią podciągasz sobie, pokażę to z tej strony, o, prawe kolano wyżej, ale bez odrywania prawego pośladka, z takim uczuciem miłego rozciągania w prawym udzie. Jeśli tutaj jest dyskomfort, wolisz, żeby ta noga była niżej, spokojnie sobie zostań tak. Możesz też ułożyć ją w ten sposób. Prawa stopa na lewym udzie i robimy skręt, ok? Mamy wybór. Wybierz pozycję komfortową dla Twoich kolan. W moim wariancie, kiedy podciągam prawą nogę, to czuję miłe ciągnięcie w prawym paśmie biodrowo-piszczelowym, ale też napieram tą prawą nogą na lewe ramię. I prawa dłoń jest bardziej z boku. I wdech raz. Wydech w pozycji. Wdech dwa. Odpychaj się od pośladków, od prawej dłoni. I wdech trzy. I z wydechem powolutku wróć do centrum. Odstawiamy sobie prawą nogę. Uwaga, wracamy do sarny.
kolana kąty 90 stopni. Schodzimy tułowiem do prawej nogi. Czujesz miłe ciągnięcie po zewnętrznej stronie prawego uda. I teraz możesz zostać tu, albo możesz doprostować sobie lewą nogę do gołębia i lekko unieś się na moment, przesunąć sobie wygodnie prawe kolano. Wyrównaj biodra. Podparcie na przedramionach. Napinasz lewy pośladek. W gołębiu czujesz miłe rozciąganie w prawym pośladku i po zewnętrznej stronie prawego uda. Możesz zostać wyżej albo zejść nieco niżej w dół do maty. Pamiętaj, że mile rozciągasz prawy pośladek, zewnętrzną stronę prawego uda, wyrównujesz biodra, lewa noga w linii z ciałem i napięty lewy pośladek w gołębiu. I wdech raz, cały czas odpychasz się od ramion, odpychasz się od prawej, lewej nogi w górę. Wdech dwa, wyrównuj przyjemnie biodra, wczuwaj się w miłe rozciąganie w prawym paśmie biodrowo-piszczelowym. Wdech trzy. Oddech płynie przyjemnie. Wdech 4. Spokojny, długi wdech i wydech. I wdech 5. I teraz z wydechem podwijamy palce lewej stopy, dłonie na matę, odpychasz się, uwaga. Na wdechu unosisz miednicę powolutku i z wydechem idziesz sobie do psa z głową w dół i przechodzimy na drugą stronę. Z wdechem otwierasz lewe biodro. Na wydechu lewa stopa przód, prawe kolano mata. Wdech Anjaneśana pierwsza, napinasz prawy pośladek i wydech skręt w lewo, prawa dłoń idzie pod prawy bark. Wdech prawe kolano góra, napięty prawy pośladek i wydech od razu kąt rozciągnięty. I teraz z wdechem idziemy do skandasany na prawo, z wydechem skandasana na lewo i z wdechem skandasana na prawo. Siadamy, uwaga, teraz w skandasanie na prawo pójdę do Was na tą stronę, żebyście widzieli. W tym wariancie powolutku przekładamy sobie dłonie za plecy, uwaga, uginamy prawe kolano, odstawiamy sobie prawą nogę na matę. Teraz powolutku przenosimy sobie prawą nogę w tył, kąt kolana 90 stopni, uginamy lewe kolano. Jesteśmy w kątach 90 stopni, idziemy sobie do sarny. Jeśli Wasze pośladki odstają znacznie od maty, zwłaszcza prawe, to można sobie tutaj coś podłożyć, ok? Jeśli jest mało komfortowo, zauważcie, że prawa, lewa strona mogą się troszeczkę od siebie różnić i na jedną stronę może Wam się lepiej wykonywać tą pozycję. Jeśli chcecie zostać w ten sposób wyżej, zostańcie. Czujemy miłe rozciągnięcie w prawym paśmie biodrowo-piszczelowym i w lewym. Albo schodzimy sobie do lewej nogi, do pełnej pozycji sarny i wtedy lekko wycofujecie prawą nogę. Popatrzcie, ustawiacie się tak, żeby wyrównać mniej więcej biodra. Kąt w prawym kolanie 90 stopni, może trochę rozwarty, kąt w lewym 90 stopni. Schodzimy sobie do lewej nogi, wyrównujemy biodra. Przypominam, że na jedną, drugą stronę może być trochę inaczej. Jedna może być bardziej elastyczna, a druga może być bardziej zblokowana. Także ustawiaj ciało wygodnie. Klocek pod czoło. Staraj się wyrównać biodra. Uwaga. Lewe kolano 90 stopni. Prawe kolano 90, być może nieco bardziej rozwarte. I teraz czujesz miłe rozciągnięcie w prawym paśmie biodrowo-piszczelowym i w lewym, ale większe jest to rozciągnięcie w lewym paśmie biodrowo-piszczelowym. Wyrównuj biodra w pozycji, zostań w niej. I wdech raz, rozciągasz lewe pasmo biodrowo-piszczelowe. Wydech, pozwalasz, by klatka opadała w dół do lewej nogi. Wdech, dwa. Wydech. Wdech, trzy, ciągnie lewe pasmo biodrowo-piszczelowe. Z każdym wydechem opadaj klatką do lewej nogi. Wdech, cztery. Wydech w pozycji.
Wdech 5. I teraz z wydechem odepchnij się, wróć sobie w górę. Uwaga, jesteśmy w sarnie u góry. Uginamy sobie mocniej prawą nogę. Popatrz, uwaga. Przyciągasz sobie teraz prawą piętę do prawego pośladka. Wyrównujesz biodra. I z tej pozycji przestawiasz sobie lewą stopę za prawe udo. Pokażę Wam zaraz więcej wariantów. Tutaj pośladki siedzą na macie. Wykonamy skręt w lewo. Będziemy podpierać lewą nogę, będziemy ją przyciągać mocniej, ale nie na siłę. I teraz tak, lewa dłoń za plecy i bardziej w lewą stronę. Jeśli to jest dla Was niewygodne, to lewa stopa do prawego uda, skręt w lewo, ok? Jeśli mamy lewą stopę za prawym udem, trzymasz równo biodra, nie ma dyskomfortu w kolanach, to możemy sobie przyciągać tą nogę, czujesz mocniejsze, ale też przyjemne rozciąganie w lewym paśmie biodrowo-piszczelowym i odpychasz się od lewej dłoni. I wdech raz. Pamiętaj, żeby wybierać komfortowe warianty pozycji dla Ciebie. Wdech dwa. Odpychaj się od pośladków, rośnij czubkiem głowy w górę. Wdech 3. Odpychasz się od pośladków, rośniesz czubkiem głowy w górę. Wdech 4. Rośnij czubkiem głowy w górę, proste plecy. Wdech 5. Uwaga, teraz z wydechem wracamy do centrum, uwalniamy sobie nogi. Znowu lewa noga kąt 90 stopni, prawa 90 stopni. Wracamy sobie do sarny, zwrot do lewej nogi i idziemy sobie w dół. Ustaw w miarę równo biodra. Przesuń wygodnie prawą nogę z tyłu, lewe kolano 90 stopni, prawe 90, bądź bardziej kąt rozwarty. I wdech raz, rozluźniasz ciało. Wydech, rozciągasz pasma biodrowo-piszczelowe. Wdech, dwa. Wydech, opadasz coraz bardziej tułowiem do lewej nogi. Wdech, trzy. Wyrównuj obciążenie boków ciała. Wdech, cztery. Przyjemnie rozciągaj pasma biodrowo-piszczelowe, zwłaszcza lewe. Wdech 5. Wydech. Uwaga. Możesz zostać w tej pozycji albo idziemy do gołębia. Prostujemy sobie prawą nogę, ustawiamy komfortowo lewą. Możesz się lekko przesunąć, wyrównaj biodra, prawa noga w linii z ciałem. Zostawiasz prawy pośladek napięty, rozciągasz prawą pachwinę. Z przodu czujesz miłe rozciąganie w lewym pośladku i po zewnętrznej stronie lewego uda. Równe biodra. Możesz zejść sobie nieco niżej czołem, ale nie musisz. Teraz wdech raz, napinaj prawy pośladek. I wydech, obciążaj równomiernie obydwa boki ciała. Wdech dwa. Napinasz prawy pośladek, rozciągasz zewnętrzną stronę lewego uda. Wdech 3. Staraj się wyrównywać biodra w pozycji. Wdech 4. Wyrównuj biodra. I wdech 5. I z wydechem odpychamy się, dłonie idą nam pod barki. Z wdechem podwiń palce prawej stopy, odepchnij się mocniej. I na wydechu pies z głową w dół. Uwaga, idziemy sobie na matę przyjemnie. Jeśli nie robisz lotosu, usiądź w siadzie skrzyżnym. Jeśli robisz lotos, przejdź ze mną na chwileczkę do baddha-konasany, złącz stopy, kolana w górze i teraz ustaw sobie stopy w wygodnej odległości od spojenia łonowego, żeby się nie garbić, tylko trzymać w miarę proste plecy.
Możesz podłożyć coś na chwilę pod pośladki, ale zaraz to wyjmij, bo będziemy robić lotos. Uwaga, nie ściągaj kolan na siłę w dół, tylko spróbuj teraz pokołysać się na boki, przesunąć być może jeszcze swoje nielonowe do pięt, zatrzymać się w dobrym punkcie bez garbienia i spróbuj ściągać sobie kolana siłą mięśni własnych nóg w dół, ok? Dłonie z przodu albo lekki chwyt za stopy, ale nie napieramy łokciami na nogi. Sami ściągamy sobie kolana w dół w kierunku maty, tyle ile możesz. Jeśli garbisz się bardzo, ale chcesz zostać w pozycji, to podeprzyj się z tyłu dłońmi na przykład, ok? Ściągaj kolana w dół siłą mięśni. Możesz też zostać w baddha-konasanie, nie musisz robić lotosu, ale jeśli masz ochotę na lotos razem ze mną, to zostań tu na chwilę, pootwieraj delikatnie uda, rozciągnij przywodziciele, ściągaj kolana w dół i za chwileczkę przejdź ze mną do lotosu. Ja zrobię lotos. Zarówno zaczynając od tej wygodnej strony, jak i później, zaczynając od niewygodnej, ty możesz zrobić lotos tylko na jedną stronę, ok? Uwaga, zaczynam od prawej nogi, lewa ugięta. Część z Was może zacząć od lewej, zwłaszcza jeśli jesteście przyzwyczajeni do lotosu na lewą stronę, ok? Zauważcie, że my mamy pewne preferencje wchodząc do lotosu i automatycznie ta noga, którą zakładacie jako pierwszą, jest nogą, która będzie bardziej wygodna w pozycji lotosu. Czyli ta noga, którą wchodzimy jako pierwszą, gwarantuje nam, że nasze kolana będą mniej więcej w tej samej linii i ten lotos będzie komfortowy dla bioder. Natomiast zwykle często jak spróbujecie sobie drugą nogę założyć jako pierwszą, o i wejść tą nogą, która zwykle jest pierwsza w lotosie, to zobaczycie znaczną różnicę między kolanami. Mogą być dysproporcje, że tak powiem, w napięciach mięśni, w dnie miednicy, dysproporcje w napięciach mięśni, w działaniu więzadeł w obrębie naszej miednicy, może być skolioza idiopatyczna, może być przykurcz jednej bocznej taśmy bądź spiralnej po jednej stronie. Tym się nie przejmujcie, diagnoza jest długa. Generalnie warto się w przyszłości zastanowić, co jest bardziej przykurczone, dlaczego na przykład ta jedna noga wchodzi nam tutaj lepiej do lotosu, druga gorzej. I warto popracować sobie nad miednicą, ponieważ to ułożenie właśnie naszych kolan w lotosie, wtedy kiedy, popatrzcie, mamy jedno kolano wyżej, drugie niżej, może świadczyć o tym rzeczywiście, że jedno biodro jest wysunięte do przodu, jedna strona. Mięśnie po jednej stronie biodrowo-lędźwiowe mogą być bardzo przykurczone na przykład w stosunku do drugich. Możemy mieć problem z grupą odwodzicieli biodra, przywodzicieli z pośladkowymi, wielkimi, średnimi. Przykurcz w taśmie bocznej, prawa-lewa strona w spiralnej, słaba również w pewnym rejonie taśma głęboka przednia może rzutować właśnie na te nierówne kolana w lotosie, czyli jedno biodro wysunięte do przodu, drugie wycofane lub jakieś nierówności w napięciach mięśni w obrębie miednicy. To jest oddzielny temat. Wytłumaczyłam Wam szybko, dlaczego te nasze kolana są nierówne w lotosach i dlaczego zwykle zaczynacie intuicyjnie od nogi, którą po prostu lepiej Wam później utrzymać jako tą nogę niżej w lotosie. Ten lotos wtedy jest bardziej dla Was komfortowy. Absolutnie. Jeśli nie możecie zrobić lotosu, najpierw zaczynając od prawej nogi, a później od lewej, to pozostawajcie w lotosach, do których wchodzicie, zaczynając od tej komfortowej nogi. I na razie nie wykonujcie go, zaczynając od drugiej nogi, ok? Ja dzisiaj zrobię go na obydwie strony. Natomiast Wy możecie sobie poprzestać na jednej serii w lotosach, zaczynając właśnie od tej komfortowej nogi. Czyli ja sobie zakładam prawą nogę na lewe biodro, a Wy załóżcie albo lewą, albo prawą na przeciwne biodro i zacznijcie od wygodniejszej nogi. Ok, moi drodzy, żeby ją założyć, muszę ją najpierw rozruszać sobie. Mam okrągłe plecy, lekko. I teraz ruszam nogą pięknie w biodrze. Mogę wykonywać sobie kółka komfortowe. Ruszam nogą siłą jej własnych mięśni, nie ciągnę na siłę dłońmi, ok? I w pewnym momencie sobie ją przesuwam coraz bardziej do lewego biodra, garbię się coraz bardziej i zakładam sobie lewą piętę
Na lewe biodro robię stopę flex. Z tej pozycji napieram lekko biodrem na nogę. Czuję rozciągnięcie pasma. Jeśli tu czujecie jakieś dyskomforty kolana, kostki biodra, wycofajcie się z pozycji, ok? A jeśli jest ok, to odchylam się w tył, najczęściej zaokrąglam plecy i zakładam sobie drugą nogę. Mogę ją też wsunąć spod spodu. Lewa stopa w prawym biodrze, lewa pięta w prawym biodrze, prawa w lewym. Stopy flex. I tutaj staram się ściskać przywodziciele do wewnątrz. Popatrzcie, żeby mi się nie rozjechały kolana. Zostaję na moment. Cały czas napierajcie piętami na biodra. Jeśli kolana będą się rozsuwać, to przypominajcie sobie, że napinamy przywodziciele, napieramy sobie piętami na biodra. Możecie poprzestać na tym wariancie. Albo klocek pod czoło. Jesteśmy w lotosie. Chwyt za przeciwne łokcie z tyłu. Składamy dłonie między łopatkami jak do namaste. To jest drugi wariant, czyli przeciwne łokcie, dłonie jak do namaste między łopatkami, klocek największą wysokością pod czoło, wdech, mostek w górę i wydech, skłon. Jeśli tu jest wszystko ok, nie ma zbyt dużego napięcia, nie wbijają Wam się piszczele na przykład w siebie, ani pięty w biodra, to możecie tu sobie zostać. Można też sobie obniżać wysokość klocka. Jeśli bardzo nie chcecie splatać ramion, to ramiona na matę albo do przodu. Mamy dużo różnych wariantów. Zamiast dłoni jak do namaste między łopatkami, chwyt za przeciwne łokcie. Oddychaj bardzo głęboko. Kieruj wdech do rozciąganych pasm biodrowo-piszczelowych. Na wydechu wciskaj pięty w biodra, żeby nie rozchodziły Ci się kolana. Oddalaj barki od uszu. Jeśli masz ochotę pogłębiać pozycję, to schodź sobie czołem, aż może zejdziesz nim na matę. Ale nie odrywaj na siłę pośladków od maty. Wybierz wygodną wysokość pozycji. Kieruj wdechy do rozciąganych pasm biodrowo-piszczelowych. A na wydechach wbijaj pięty w biodra. Uwaga! Kieruj wdech do rozciąganych pasm biodrowo-piszczelowych. A na wydechach wbijaj pięty w biodra, aktywuj przywodziciele, tak żeby kolana nie rozjeżdżały się nam na boki. Dla niektórych osób to będzie bardzo przyjemna pozycja, mogą tu zostać, a część osób idzie ze mną z wydechem w górę, dociskając bardziej pośladki. Teraz wykonamy sobie pozycję wagi. Dłonie przy biodrach i robimy kroczek do przodu, dłonie po środku ud. I z wdechem dociśnij je, unieś miednicę i wydech skieruj kolana nieco wyżej. 5 oddechów. Odpychaj się dłońmi od maty, łopatki protrakcja. Mocniej dociskaj kciuki i palce wskazujące do maty. Weź wdech i z wydechem usiądź w lotosie albo delikatnie siadamy na macie. Już podrywamy kolana. Wstęp do garba. Pindasana, pół dłonie matki. Jeśli go do końca nie robisz, najpierw spróbuj przełożyć dłonie za plecy i trzymać kolana w górze. Jeśli dobrze łapiesz tu równowagę, zaokrąglij bardziej plecy i podeprzyj sobie dłonie pod kolanami. To jest drugi wariant. Trzeci, przepychamy już do garba pindasany przed ramiona i łokcie pod łydkami. Jest taka przerwa między udami łydkami. Musicie przepchnąć tu całe przedramię i łokieć. Liczą się śliskie leginsy. Porowate spodnie Was nie wpuszczą. Łokieć musi być na drugiej stronie. I teraz jak Wam troszeczkę rozluźnią się stopy na biodrach, to znowu wciśnijcie pięty w biodra. Aktywujcie przywodziciele. Mamy bicepsy w przerwach między łydkami a udami. Łokcie są po drugiej stronie. Możesz być tu, wariant trzeci albo czwarty. Podpieramy sobie szczękę w dłoniach i zaokrąglamy mocniej plecy. Wysuwamy sobie brodę do przodu, podpieramy w dłoniach. Garba pindasana. 5 do 10 oddechów. Jeśli poczujesz, że już tracisz, zapiera Ci dech dosłownie, i tracisz równowagę, albo jeśli poczujesz, że drętwieją Ci przedramiona, zobaczysz, że zaczynają Ci sinieć od ścisku, to szybciej wyjdź z pozycji. Ok? Nie zostawaj na te 5-10 oddechów, tylko szybciej wyjść. Zaakcentuj pozycję,
Jeden, dwa, trzy oddechy i rzeczywiście jak już czujesz drętwienie przedramion, silnieją ci dłonie przedramiona, czujesz, że tracisz równowagę, że brakuje ci tchu w pozycji, ponieważ mamy ucisk na brzuch, to wychodź z niej szybciej. Ważne jest, żeby spróbować, zobaczyć jak się w niej czujemy, utrzymać równowagę i wyjść, jak jeszcze czujesz się bezpiecznie i nie położysz mi się na plecy. Po 5-10 oddechach, uwaga, powolutku wychodzimy, wysuwamy sobie łokcie przed ramiona z przerw między udami i łydkami. Teraz wracamy sobie na matę i wychodzimy z lotosu. Delikatnie puszczaj stopy, ale nie do końca. Uważaj zwłaszcza na dolną. Wysuwaj ją świadomie, zapierając się stopą o udo. Górną też spokojnie możesz takimi powolnymi ruchami. Możesz pomóc sobie też dłońmi. Bardzo, bardzo powoli rozplącz się z pozycji i zaraz dla chętnych spróbujemy ją wykonać na drugą stronę. Pamiętaj, że nie musisz zakładać teraz nóg odwrotnie, czyli zaczynać od tej mniej komfortowej nogi, tylko możesz poprzestać na tym, co zrobiliśmy, ok? Przemasuj sobie miejsca, które ocierały się o siebie, czyli piszczele, boki łydek, zewnętrzne strony ud, tutaj, które nam się rozciągały. Przemasuj przywodziciele, które były w mocnym ścisku. Teraz możesz odpocząć, przemasować sobie grzbiety stóp jeszcze, pomasować palce, zrobić masaż stóp, masaż podeszew stóp, albo możesz razem ze mną założyć sobie drugą, tak zwaną gorszą, czyli mniej komfortową nogę do lotosu. Nie musisz tego robić. Możesz zostać w siedzisku krzyżnym, odwrotnym, albo zrobić sobie baddha konasana. Ja idę teraz drugą nogą do lotosu. Prawa ugięta, u Ciebie oczywiście może być druga strona. Biorę sobie lewą i ruszam ją w biodrze. Pamiętaj, że teraz zaczynasz od nogi, która zwykle jest u góry w lotosie i którą zakładasz jako drugą. Jeśli pojawią się jakieś zgrzyty, czyli dyskomforty, napięcia kolana, kostki biodra, to wycofaj się od razu. Nie brniemy w pozycję. Nasze ciało musi być przygotowane. Ruszając sobie tą lewą nogą, możesz takie wykonywać kuliste ruchy i staraj się teraz nią aktywnie za pomocą jej mięśni ruszać, ok? Nie ciągniemy nią na siłę. W pewnym momencie zbliżaj już sobie piętę do biodra. Ja teraz zbliżę lewą piętę do biodra na okrągłych plecach i już tą nogę kładę. I jak tu już pojawią się jakieś dyskomforty kolana, biodro, to się wycofaj, ok? A jak jest w porządku, to teraz na okrągłych plecach odchylam się lekko w tył, biorę drugą nogę i zakładam ją sobie na drugie biodro. Ty możesz oczywiście wchodzić do tej pozycji ciut dłużej. I tutaj ja na przykład widzę, że moja prawa noga jest sztywna, jest lekko zblokowana w tym wariancie, prawe kolano znacznie odstaje w górę, więc rzeczywiście jest różnica między wchodzeniem na prawą nogę, między rozpoczynaniem od prawej, a od lewej. To oznacza, że jak dzieje się u nas coś takiego, sporo osób tak ma, musimy sobie zdiagnozować przykurcz jednej strony taśmy bocznej, popracować z taśmą spiralną, głęboką przednią, popracować z pasmami biodrowo-piszczelowymi, wszystkie mięśnie czworogłowe ud, grupy kulszowo-goleniowej, pośladki, mięsień gruszkowaty, mięśnie biodrowo-lędźwiowe, więzadła w macicy, zobaczyć, czy nie mamy skoliozy jakiejś idiopatycznej, czy nie mamy jednego kolca biodrowego wysuniętego bardziej. I tutaj odsyłam Was do kolejnych lekcji na ten temat, podczas których spróbuję Wam przybliżyć właśnie, na czym będzie polegało to wyrównanie napięć mięśni oraz pracy więzadeł w obrębie miednicy. To już będzie temat rzeka, zrobimy sobie na oddzielnym kursie. Ok. Zapieracie się piętami w biodra, stopy flex, aktywujecie przywodziciele, żeby kolana się nie rozsuwały. Jeśli jest tutaj znaczna różnica, to można sobie podłożyć klocek, ale u znacznej części osób wystarczy na przykład jakiś ręcznik lub maleńka poduszeczka do medytacji. Po prostu podkładamy sobie pod to drugie kolano, żeby wyrównać. Popatrzcie, o. Wysokość. Nie musicie oczywiście tego robić. Jeśli jest duży ucisk na to gorsze kolano, które jest wyżej, to wyjdźcie sobie z pozycji i wykonujcie lotos na tą lepszą stronę. Ok? Jeśli tutaj jest ok, albo jeśli nie ma ucisku w kolanie, ono jest wyżej, to możemy sobie spróbować znowu
skłon z klockiem pod czołem. I znowu chwyt za przeciwne łokcie, dłonie jak do namaste między łopatkami, albo ramiona po prostu na macie i skłon. Ja na przykład jak z tej pozycji robię skłon, to rzeczywiście opuszczam to kolano, automatycznie wyrównują mi się biodra. Wy nie musicie, jeśli czujecie tutaj napięcie, jeśli utrzymanie stóp na biodrach kosztuje Was mocne wybijanie się kostek i podudzi w siebie, tam gdzie mamy skrzyżowane właśnie podudzia, jeśli tutaj wbijają Wam się mocno w siebie i czujecie dyskomfort, to zrezygnujcie z tej pozycji. Jeśli jest ok, to schodzimy sobie czołem coraz niżej. Ja sobie tutaj dodam chwyt za przeciwne łokcie albo dłonie jak do namaste. Cały czas zwracaj uwagę, czy nie wystąpi dyskomfort w tym kolanie, które ma tendencję do unoszenia się wyżej. Oddalaj barki od uszu, oddychaj głęboko. Poczuj miłe rozciąganie w pasmach biodrowo-piszczelowych. Pamiętaj, żeby napierać piętami na biodra oraz aktywować przywodziciele, tak żeby kolana nie rozsuwały nam się na boki. Zostań tu tak długo, jak potrzebujesz, spokojnie. Albo wyjdź ze mną na wydechu, dociskając mocniej pośladki w górę. Ja na przykład czuję, że po tym wariancie bardziej mi się już wyrównały te kolana, chociaż jeszcze to odchodzi sobie bardziej w górę. I teraz tak, już nie będziemy robić garby pindasany ani wagi, tylko spróbujemy zrobić sobie skręty. Można sobie podłożyć jakąś poduszeczkę pod drugie kolano. Bierzesz wdech, wyciągasz się kręgosłupem w górę i na wydechu tylko skręt w prawą stronę. I możesz zostać tu z dłońmi na macie, albo prawą dłoń możesz dać na plecy i na lewe biodro. A jeśli możesz prawą dłonią chwycić za prawą stopę, to zrób to, ale nie na siłę. Jest jeszcze jeden wariant. Przekładam sobie lewą dłoń na prawe udo, ale nie ciągnę na siłę za prawą nogę. I popatrzcie, nie napieram lewą dłonią na prawe kolano w dół. Nie ruszacie tego kolana. Jak lewa dłoń jest na prawym udzie, to ona tylko spokojnie tu spoczywa. Nie dociskamy prawego kolana w dół, ok? Wybierzcie swój wariant, taki, żeby pozostawać w komforcie i cały czas wciskajcie pięty w biodra. Aktywujcie przywodziciele, jak macie wrażenie, że już kolana rozchodzą się za bardzo na boki. I 5 oddechów. Z każdym wydechem odpychaj się od pośladków, wyciągaj czubkiem głowy w górę, a na wydechu rozluźniaj barki, oddalając je od uszu. Robisz tylko tyle, ile możesz. Nie przesadzasz z forsowaniem pozycji. Prezentuję Ci różne warianty asan, dlatego dostosowuj je spokojnie do siebie. Po 5 wydechu wychodzę i z wdechem tylko rozcieram ramiona, przeciągam się i wydech. Skręt w drugą stronę. Popraw jeszcze biodra. Pięty napierają na biodra. Aktywne przywodziciele. Uwaga. Wdech w pozycji. I wykonujemy skręt. W lewą stronę na wydechu. I teraz tak. Jeśli możesz, to przenieś sobie lewą dłoń na plecy bądź na prawe biodro. Jeśli możesz, to chwyć lewą dłonią za lewą stopę. Czasem okaże się, że nie możecie tutaj chwycić, więc zostawcie sobie po prostu jakąś przestrzeń między tą dłonią a stopą, ok? Może też się okazać, że na poprzednią stronę dłoń była na biodrze, a teraz chwytamy za stopę. Spokojnie wybierz swój wariant. I teraz prawa dłoń jest na lewej nodze. Ona powinna być teoretycznie niżej. Tutaj nie ściągaj też tego kolana w dół, tylko oprzyj sobie prawą dłoń na lewym udzie i wbij mocniej pięty w biodra, aktywne przywodziciele, ok? Wydłuż się kręgosłupem w górę, odpychaj się od pośladków. Zostań w Twoim wariancie w pozycji bez forsowania jakiegokolwiek mocniejszego wariantu na siłę. I 5 oddechów. Z każdym wdechem wyciągasz się w górę, odpychasz się od pośladków. A na każdym wydechu oddalasz barki od uszu, rozluźniając je. Pełne skupienie podczas wykonywania tych asan.
Nie musisz się uśmiechać, możesz jak najbardziej mieć bardzo poważną minę. Ja na przykład lubię się maksymalnie koncentrować na każdej pozycji. Także zwracajcie uwagę na wasze ciała, na odczucia płynące z wewnątrz i spokojnie akceptujcie siebie podczas praktyki. Robicie tylko tyle, ile możecie, akceptując siebie na tym etapie waszej praktyki. Spokojnie, pamiętajcie o tym, bez forsowania. Jeszcze jeden wdech. I na wydechu wracamy sobie do centrum. Powoli bierzemy wdech, ramiona w górę. Przeciągamy się. I teraz z wydechem będziemy wychodzić sobie z pozycji. Odsuwamy poduszeczki. Możecie bardziej rozluźnić nogi, a jeżeli trudniejsze jest wyjście z tej pozycji, czuję, że mam bardziej te nogi zakleszczone, to popatrzcie, ja mam taki wariant, że lekko je unoszę i sobie delikatnie zsuwam przy pomocy prawej dłoni górną nogę. Przejmuję dolną, rozsuwam sobie, zabezpieczając stopy dłońmi, asekuruję, żeby mi ta dolna noga nie wyślizgnęła się za szybko. Asekuruję ją lewą dłonią, wysuwam powoli, pracuję górną stopą, odpycham się. I teraz powolutku, zabezpieczając lewą dłonią, lewą stopę wysuwam. Może się zdarzyć, że nogi Wam bardziej zdrętwieją w tej pozycji, jak zakładacie je odwrotnie, zaczynając od tej, która jest mniej wygodna. Ok. Porozcierajcie sobie nogi, porozcierajcie łydki, przemasujcie całe nogi, tak jak czujecie. Już kończymy naszą praktykę. Nawet jeśli pominęliście lotosy, pominęliście pewne asany, bądźcie z siebie dumni, jesteście bardzo świadomi, włączacie do praktyki tylko tyle, ile możecie, a pamiętajcie, że możecie za jakiś czas wracać spokojnie do naszych lekcji i sobie próbować zrobić ciut więcej. Ok. Dłonie pod doły kolanowe. Delikatnie próbujemy doprostować sobie nogi. Lekko pokołysz biodrami. Poprzesuwaj raz prawą stopę bardziej do przodu, raz lewą, wycofując prawą. Ułóż sobie nogi. Mogą być lekko ugięte kolana. Możesz też podeprzeć się z tyłu za plecami. Otworzyć lekko klatkę. Rozluźnij nogi. Siad prosty. I teraz bardzo, bardzo powolutku, jak będziesz gotowy bądź gotowa, zejdź sobie na matę, ok? Kręg po kręgu, schodzimy sobie do siawasany, rozluźniasz nogi, możesz podłożyć sobie dłonie pod potylicę, łokcie szeroko, puść nogi całkowicie luzem, niech palce stóp opadną na boki. Jeśli czujesz, że masz ochotę się jeszcze porozciągać, albo posiedzieć w górze, to spokojnie zostań w wygodnych pozycjach. W siawasanie zostań tyle czasu, ile potrzebujesz, wydłużając wdechy i wydechy. Powoli zamknij oczy, wsłuchaj się w rytm oddechu i pozwól sobie na zupełne rozluźnienie całego ciała. Dziękuję Ci na dzisiaj za naszą praktykę i zapraszam Cię na następne tematyczne sesje jogi. Dzięki wielkie, widzimy się na matach. Namaste.